Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment. Korzystając z tego, że piecze się chleb, dziecię śpi, zapraszam was na recenzję odkurzacza bezworkowego Jimmy JV85 Pro. Jest to odkurzacz, który ma bardzo wysoką moc sącą, bo aż 25 tysięcy paskali. Lecimy z tym testem, pokażę wam co i jak, jakie ma wady i jakie zalety. Tymczasem intro i zapraszam. Kilka takich najpotrzebniejszych informacji. Mamy tutaj silnik bezszczotkowy 550 W, to jest bardzo mocnym silnikiem w przypadku odkurzaczy właśnie tego typu, czyli bezkablowych. Jeżeli chodzi o baterię, bo to zawsze was bardzo interesuje, jest to 2500 mAh, co wystarcza nam na około 55 minut pracy ze szczotką, która jest też zautomatyzowana, bo to jest duża różnica. Jeżeli szczotkę wymieniamy na zwykłą i nie ciągnie ona prądu, jest to aż 70 minut. I jest to na opcji eco. Jeżeli wychodzimy na wyższe moce, czyli turbo, na którym odkurzacz włącza się automatycznie, gdy tylko odpalamy, on docelowo włącza się na tej mocy. Jest to minut 25, jeżeli chodzi o współpracę ze szczotką automatyczną i na mocy ekstra turbo jest to minut 13. Jest to dość głośny odkurzacz. Gdy mierzyliśmy, jak podaje producent, to się zgadza jedno z drugim, jest to 80 dB gdzieś około. I główny hałas generuje, mam wrażenie, szczotka, którą mamy na samym dole. Gdy ona się obraca, ta automatyczna, to ona podnosi nam ten poziom hałasu. Sam silnik jest na zdecydowanie niższym poziomie, gdzieś około 60 do 75 dB, w zależności od mocy. Odkurzacz ma trzy tryby pracy, które wybieramy tutaj sobie na całym panelu, który jest bardzo wygodny, ponieważ jest on z góry, jest on bardzo domyślny, można bez problemu podczas pracy zmieniać sobie te przyciski, wyłączyć odkurzacz bądź zmienić na jeden tryb. Mamy tutaj wyświetlacz, na którym wyświetlają nam się te poziomy, które tutaj mamy wybrane oraz poziom naładowania odkurzacza. Co ważne, ile waży odkurzacz? Jest on dość ciężki, tutaj wam podaję ile waży sam silnik, ile waży ta całość. Delikatnie to czuć w ręce podczas pracy. Można się do tego przyzwyczaić. Nie wiem, czy to jest już kwestia tego, że noszę cały czas Mikołaja i mi się mięśnie wyrobiły. Natomiast do najlżejszych on nie należy. To trzeba zauważyć. Jeżeli chodzi już o sam odkurzacz, jak on wygląda, najważniejsza część, która usprawni pracę każdej osobie, to ta rura, która jest oprócz tego, że jest prosta, wyposażona, jest również w opcję złamania. To przede wszystkim pomaga nam posprzątać na przykład pod sofą, pod meblami, pod stolikiem. Nie musimy się zginać, nie musimy klęczeć i jeździć tym odkurzaczem, tylko wygodnie, proste plecy, nie obciążamy kręgosłupa, możemy sobie wszystko posprzątać. Jeżeli chodzi o zestaw końcówek, który mamy tutaj w tym odkurzaczu, to pierwsza, którą wam pokazuję, to końcówka uniwersalna. Ona składa się z gumy oraz winylowego włosia. Jest zaprojektowana w taki sposób, aby nie nawijały się włosy i jeździ u nas cały czas, wygląda w ten sposób, także nie czyściłam go od samego początku, gdy go testujemy, ani razu i ani moje włosy, ani włosy Ality, czyli Goldena, jeżeli ktoś nie wie, Goldena Retrievera, nie są mu straszne, nie nawijają się, chyba że macie, znajdziecie na podłodze jakąś niteczkę, no to ta niteczka się po prostu nawinie. Mamy tutaj do wymiany oczywiście tą końcówkę oraz końcówkę do powierzchni delikatnych. Już wam pokazuję, jak ona wygląda. Jest to taki wałek z materiału, on w żaden sposób nie rysuje, ten materiał jest podzielony na taki sztywniejszy i bardziej delikatny, przez co możemy wyodkurzać od mniejszych kawałków do większych kawałków podłogi na wysoki połysk, które na przykład chcecie, aby były traktowane bardzo delikatnie, bo wam na tym zależy, więc jak najbardziej jest ta szczotka. Generalnie u nas zdecydowanie lepiej sprawdza się ta, ponieważ czy macie dywany, czy podłogę, to ona jest w stanie to wyczesać. Tutaj ta sobie trochę gorzej radzi z dywanami, trzeba byłoby je po prostu między sobą wymieniać. Wymienia się je tak, że naciskamy tutaj w tym miejscu, wychodzi nam taki psztyryczek i chwytamy, wyjmujemy, wkładamy drugą szczotkę, która tutaj nam wskakuje i blokujemy całość.
dość sprytnie. Jeszcze jedna rzecz w tej szczotce, która zwróciła moją uwagę i zawsze zwracam na to uwagę, a tutaj rozwiązane jest to bardzo fajnie, to sposób, w jaki nam ta szczotka się łamie. Raz, że jest to bardzo mocno tutaj zabezpieczone, więc nic nam nie wypada, nic nam się nie obsuwa. Ona jest bardzo zwrotna. Jak tu zobaczycie, mamy praktycznie zwrotność o 180 stopni. Bardzo dużo, przez co możemy wjechać w każde miejsce. Dodatkowo szczotka nie należy do największych, najszerszych po prostu. Przez co też bez problemu wjedziecie na przykład pomiędzy krzesła. I będzie to wygodne, nie poobijacie sobie nic. Czasami krzesła są węższe. Jeżeli mamy bardzo dużą szczotkę, tą część, to musimy je przesuwać i podnosić, a tutaj możemy wyśmigać pomiędzy nogami bez żadnego problemu. To są takie dwie główne szczotki. Przejdziemy do części testowej, czyli jak odkurzacz radzi sobie z zabrudzeniami. Przelecimy przez trzy poziomy mocy, od najsłabszego do najmocniejszego. Ja sobie tutaj przygotowałam zabrudzenia, mam tutaj płatki do mleka, kawę i kaszę. I zobaczymy, jak sobie poradzi ten odkurzacz na każdym z tych poziomów. Lecimy, od razu pokazujemy. Chcę zwrócić uwagę, że tego jest dość dużo tutaj. Zarówno na eko, jak i na turbo radzi sobie bardzo dobrze, ale na co chcę zwrócić uwagę, bo w przypadku tych odkurzaczy bezworkowych z elektryczną tą głowicą, bardzo często część rzeczy wyrzucana jest po bokach. Natomiast ten ma na tyle dużą moc, że nic nie odpycha, tylko wszystko wciąga. Tutaj na tych resztkach pokażę Wam jeszcze raz i zwróćcie na to uwagę, że nic nie wydostaje się poza odkurzaczem, tylko wszystko jest od razu zasysane do środka i niczego nie odbija ta szczotka. Tą szczotkę, czyli tą uniwersalną, tą do dywanów. Ona dywany bardzo dobrze czyści, zresztą zobaczcie tutaj, podnosi te włosy i wyczesuje nawet takie dość duże włosie, nie blokując się, przynajmniej na tym naszym. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma bardzo wysoki dywan, no to nie wiem, co się stanie, bo nie mamy takiego dywanu. Teraz Krzyś, mój asystent, zmieniamy szczotkę na tą i będziemy robić te same zabrudzenia, te same trzy poziomy mocy, tylko za pośrednictwem tej szczotki do delikatnych podłóg, która nie ma, jak zobaczycie tutaj z bliska, bo tutaj mamy takie miejsca, gdzie on zasysa wszystkie te elementy, wszystkie brudy, wszystkie śmieci, natomiast ta jest gładka, więc zobaczymy, jak sobie ta poradzi. No i co tu się wydarzy? Obstawiamy. Zaskoczona jestem. Jedyne co, to ta gorzej sobie radzi z takimi większymi kawałkami. Jak widzicie, kawałek kawy, musiałam ją rozciapkać, żeby ją zasysnąć. Ale to już był naprawdę duży, zbity kawałek tego typu, więc no... Wiecie, kamerdolca nie wciągniecie. Ale bardzo dobrze. Zarówno jedna, jak i druga. Jestem trochę, powiem Wam szczerze, zaskoczona. Myślałam, że ta poradzi sobie zdecydowanie gorzej niż tamta. No ale to na plus. Zdecydowanie na plus. Na zbiorniku mamy tutaj podziałkę, gdzie sugeruje nam, dokąd maksymalnie mogą sięgnąć zabrudzenia. I nie przekraczamy tego ze względu na
obciążenie silnika po prostu. Ja każdorazowo po sprzątaniu po prostu wyrzucam te śmieci. Nie lubię, jak one leżą w środku. Mam taką możliwość, że za każdym razem mogę je czyścić i wiem, że odkurzacz jest gotowy do następnej pracy. Teraz przetestujemy sobie tą stawkę, którą mamy tutaj, i to jest stawka do tapicerki, do sof. Ma tutaj takie ząbki, przez co się jakby nie zaspawa z tą sofą, jak ja to mówię. Wiecie, nie zaciągnie nam się do tego stopnia, że zatka nam się ta szczotka. To właśnie zabezpiecza przed takim czymś. Mamy tutaj tylko tyle regulacji i tą szczotkę bezpośrednio wpinamy albo w odkurzacz, albo w tą rurę, która przeprowadza nam prąd. Ja tutaj naszykowałam sobie, że tak powiem, trochę zabrudzeń. Mamy tutaj włosy, ale jakąś kaszę i udało mi się to trochę wcisnąć w sofę. Na tej sofie dla nas super sprawa, ponieważ nie widać zabrudzeń. To, co mi się udało, to widać gołym okiem i na tym mi zależało najbardziej. Starałam się to wczepić jak się da, no ale akurat wybraliśmy bardzo fajny materiał tej sofy i wiecie, to trochę inaczej wygląda, ale na tym wam pokażę. Daj się z tej strony przejedź. Co mogę powiedzieć? Sprzątać sprząta, z tym, że chcę tutaj zauważyć mimo wszystko, jest to dość ciężkie i po odkurzaniu całej rogówki, no to faktycznie czuć to w ręce. A możemy to odkurzać z tą stawką, która działa, tylko i wyłącznie w ten sposób, żeby przewodziła prąd, tak jak mówiłam wam wcześniej. Możemy też to połączyć w nieco inny rodzaj zestawu, czyli tą stawkę wczepiamy w główną rurę i dajemy do odkurzacza. I możemy na przykład poodkurzać chociażby schody, które my mamy z wykładziny, więc spoko sprawdzi się ta stawka. Bądź no, jeżeli macie jakąś wykładzinę gdzieś tam, jakieś trudniej dostępne miejsca i potrzebujecie mniejszą po prostu stawkę niż ta generalnie największa, to też jest taka możliwość. Natomiast no do sofy lepiej wczepić bezpośrednio w odkurzacz. Natomiast bardzo fajnie się ją wyciąga i czyści, bo wystarczy ją tutaj przekręcić, wyjąć i gotowe. I wkładamy ją w taki sam sposób. O, wtedy wygląda tak. Widzicie? Tutaj nam się nic nie powciska. I wkładamy ją z powrotem. Zamykamy, zatrzaskujemy. Gotowa do pracy. Kolejnymi stawkami, które mamy, takie do odkurzania chociażby samochodu i tak dalej, one mają dwojaki sposób. Albo możemy mieć zwykły plastik, albo możemy mieć taki plastik, który jest bardziej zabezpieczony dla tych delikatniejszych powierzchni. Mamy tutaj jeszcze stawkę do wycierania na przykład kurzu z półek i ona się świetnie do tego sprawdza. Ona jest bardzo duża. Raz, że jest tutaj delikatna, dwa, cały środek, jak zobaczycie z bliska, jest wykonany z takiej miękkiej tkaniny, przez co nie porysuje nam delikatnych mebli i ma dwa wloty powietrza. I jeżeli chodzi o takie gadżety i dodatki, to oprócz tego, że tutaj ta rura jest łamana, to mamy jeszcze dodatkową łamaną rurkę, którą możemy sobie połączyć z odkurzaczem, dołożyć tą stawkę, która jest do mebli i poodkurzać na przykład szafę od góry, co jest bardzo fajne. Nie musicie nosić ze sobą krzesła. Podczas sprzątania całego salonu możecie jakąś tam witrynę, czy co tam macie, wziąć, poodkurzać z kurzu. Jeżeli robimy to regularnie, to po prostu ona nam się tak nie będzie zabrudzać. Jeszcze kolejna rura, która jest fajna i wygodna do sprzątania samochodu. Jest to taka klasyczna rurka. Przejdziemy sobie teraz do stacji ładowania, bo na to chcę zwrócić wam uwagę. Ja jej nie mam niestety zamontowanej. Stację ładowania mam tutaj. Nie ma możliwości podpięcia kabla bezpośrednio do odkurzacza. On musi być wpięty tutaj w tą stację i ładuje się za pomocą tych tutaj dwóch bolców. Nakładamy go tutaj w te ząbki, po prostu tak. Możemy to montować na ścianę, możemy to po prostu wkładać w ten sposób i ładować go bez montażu do ściany. Natomiast jeżeli montujemy go do ściany, to jest taki jeden mankament, który ja widzę niestety, to, że podczas odkładania odkurzacza tą ścianę możemy sobie trochę obić. Mamy tutaj dwie podstawki na dodatkowe ssawki.
ale się mi zrymowało, dwie podstawki na dodatkowe stawki. I tutaj powiem wam tak, wybierajcie mądrze, bo resztę musicie sobie schować do półki. Tutaj damy na przykład te stawki, które sprawdzają nam się najczęściej, które lubimy najbardziej i wykorzystujemy je z największą częstotliwością. Także tak to wygląda, mamy tutaj tylko, tak jak mówię, dwa miejsca, niestety pozostałe stawki musimy gdzieś schować. Jeżeli chodzi o wygląd, on jest zachowany w takiej dość charakterystycznej kolorystyce, bo mamy tutaj kolor czerwonej kapusty po gotowaniu, jak to stwierdził mój brat. On jest po prostu fioletowy, jeżeli ktoś lubi kolorystyczne dodatki, to jak najbardziej. Sam odkurzacz w sobie ma taki bardzo kosmiczny charakter, ale wiadomo, różnym ludziom różne rzeczy się podobają, natomiast nie o wygląd tutaj chodzi, a o funkcjonalność tego wszystkiego. I przejdziemy do serca odkurzacza, czyli tej części z silnikiem. Mamy tutaj silnik bezszczotkowy. Co ważne, on nie zmienia swojej mocy podczas załadowania brudem tego odkurzacza. Nawet gdy on osiągnie poziom max, ta moc jego jest niezmienna, co jest bardzo przydatne podczas sprzątania i odkurzania. Opróżniamy ten zbiornik, tutaj z tej strony mamy zatyczkę, otwieramy, wyciągamy wszystkie nieczystości. Przy wyciąganiu tego wszystkiego niestety odkurzacz za każdym razem się obkurzy, ponieważ tutaj no dość dużo zbiera się różnych zanieczyszczeń i za każdym razem musimy go po prostu przetrzeć, żeby on był po prostu czysty. Możemy go też wyjąć z perspektywy silnika, całym silnikiem, każdy element jesteśmy w stanie umyć, więc one są wielorazowe, co jest bardzo ważne, nie musimy dokupować nowych części, tylko po prostu bazujemy na tych, które mamy, możemy je wyczyścić. Zwracajcie uwagę, że jeżeli je czyścicie pod bieżącą wodą, one muszą dobrze doschnąć, nie na grzejniku, tylko w jakimś suchym po prostu miejscu, może być na parapecie do słońca, natomiast nie kładźcie ich bezpośrednio na kaloryfer, ponieważ to może im zaszkodzić. To jest bardzo ważne, na to zwracajcie uwagę, żeby to wam wszystko po prostu dobrze służyło. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odkurzacz. Mam nadzieję, że recenzja była dla was przydatna i już wiecie, z czym to się je i jak to wygląda. Z wami się żegnam na ten moment. Zapraszam do zostawienia kciuka w górę, subskrypcji, no i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Pa!